Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Converse Vlog. Jestem na mojej działce i zaczynam odbudowę tarasu po demontażu, który wykonałem w celu montażu nawodnienia. Jak widzicie, teren już tu wstępnie wyrównany, przygotowany. Troszeczkę gruzu jeszcze jest, ale on mi tu nie będzie przeszkadzał. Moim celem jest zamontowanie tych oto ryflowanych deseczek w taki sposób, żeby one były właśnie o tutaj taką ładnie elegancko. O, w tenże oto sposób. Do tego celu będę musiał zbudować konstrukcję wsporczą, żeby te deseczki miały na czym się oprzeć. Ale najpierw wyłożę tutaj całość tej ziemi agrotkaniną, aby nornice, które ryją tunele, nie powodowały, że ziemia będzie dotykała tych deseczek od spodu, co spowoduje ich gnicie i psucie się, bo już tutaj miałem taki przykład właśnie ostatnio, jak rozbierałem, że ta ziemia już tutaj te deseczki praktycznie dotykała i były one cały czas mokre. Także co, ja sobie zabieram się tutaj do działania i zapraszam Was na materiał. Mała zmiana planów. W pierwszej kolejności zrobię inną rzecz. Mam tutaj kilka takich fragmentów palet. Są to stopki impregnowane z palet transportowych. I najpierw sobie zrobię tutaj krawędź, na której oprą mi się moje podesty, moje deseczki, tak? Czyli najpierw sobie to tutaj wkopię, przyłożę deseczkę, o tak, żeby tu zgrywałem się schodnikiem. Tutaj już widzę, że jest za wysoko, to albo dobiję młotkiem, albo trzeba troszkę podkopać, żeby to mi siadło. O. Tutaj jest ok, tu jeszcze za wysoko trochę. Jakieś gruzy pod chatkę. Ok, tu już sobie pogłębiłem wystarczająco i teraz przykładam sobie deseczkę, żeby zobaczyć, czy nie za głęboko. I oczywiście troszkę za głęboko, dlatego sobie tutaj podsypię. O, i teraz jeszcze dobiję. I myślę, że tak będzie ok. Elegancko. I tak lecę sobie, po prostu ustawię wszystkie te moje stopki z palet, żebym po prostu miał tu solidną bazę. To oczywiście tutaj, o, tymi gruzami i ziemią podosypuję, żeby już na stałe było. Te deski są impregnowane, więc one trochę dłużej w ziemi wystarczą tutaj, wytrzymają. Z czasem i tak się zużyją, ale na to pójdzie folia, na którą będę kładł te docelowe moje tarasowe. Także ja to układam i zaraz do Was wracam. Podstawek z palet wystarczyło mi akurat co do sztuki praktycznie, a nawet bym powiedział, takiego malutkiego 20 czy 30 cm kawałeczka zabrakło, ale tu coś dosztukuję, ale w tej chwili jestem już w stanie wyścielić to agrotkaniną. Ops. I zrobię to w taki oto sposób. Okay.
sobie cegiełkami przycisnę z tej strony, żeby mi się nie podrywało to. O, a sam złapię szpulkę, ją rozwinę po prostu do końca już. Pięknie. I teraz na to będę mógł już teraz montować praktycznie deseczki, ale jeszcze jedna rzecz, bo do betonu nie przykręcę, muszę oprzeć na czymś moją konstrukcję i do tego posłużą mi góry z tych palet, które właśnie pociąłem wcześniej, żeby mieć te stopki do wyłożenia tutaj. I te góry. O, będę układał tutaj. Troszeczkę ziemię odgarnę. O, w tenże sposób. I teraz na to będę już centralnie kładł mój tarasik. Także widzicie, trochę będzie z tym zabawy, ale myślę, że będzie warto. Wrócę do was, jak już sobie kawałeczek ułożę, żeby pokazać, jak to wygląda. Tutaj wam na szybko pokażę, jak wygląda ta cała robota z montażem. Już technologię opanowałem i robię to w ten sposób. Tutaj mam ułożone deseczki, tutaj mam tą kanapkę, którą skręciłem, żeby podeprzeć od strony domku na pustaczkach, na bloczkach betonowych. A tutaj robię w ten sposób. Układam sobie deseczki, jedna wkrętarka z wiertłem trójką. Trzeba nawiercić, żeby nie pękały deski. W miarę równo, tam się nie przejmuje tym, ale lepiej wyglądać będzie, jak będzie równo, w miarę wrzątku, nie? Cyk. I z tej strony. Deski sobie dosuwam wszystkie w miarę możliwości do chodnika. Żeby od strony chodnika szpary nie było, przy domku to się zgubi. Tu by mi się przydało coś do odpychania od chatki desek. O, zaraz sobie łom wezmę. O. No ale to widzicie, podusuwać trzeba. Nawiercam. Tu wam pokażę na przykładzie tych trzech sztuk. Dobra. Jak mam nawiercone, biorę sobie wkręty, biorę sobie mój dystans. Dystans jest zrobiony po to, żeby też szpary tu porobić. O, wkładam sobie dystans. Dosuwam sobie deseczkę. Teraz jeszcze w sumie łatwiej poprawić. Można do chodnika dosunąć, jak jest jedna. I łapię wkrętem. Wkręty czwórki. Wiem, niektórych może to drażnić, że wkręty są od góry. Mógłbym to zrobić od dołu, powkręcać. Ale raz, zajęłoby mi to bardzo dużo czasu, żeby to ogarnąć. A dwa, no ten taras i tak dwa lata nie wytrzyma więcej raczej. Te deseczki nie wytrzymają raczej tyle. Będę może coś ładniejszego chciał zrobić, jakiś kompozyt czy coś kiedyś w przyszłości. Ale na ten moment to mi wystarczy. Proszę, siedzi, równy odstęp. Robię następną. Jeden wkręt. I po cztery wkręty na jedną deskę daję. A może im przyjdzie do głowy kiedyś tu kostką to wyłożyć już do końca, nie wiem. No, na razie te deseczki jeszcze zdrowe są, wykorzystam, żeby nie tracić po prostu dla fanaberii kasy i materiału. No i patrzcie, tak to wygląda.
Myślę, że spoko się prezentuje. Te wkręty się nawet fajnie gubią w tej desce. No i tak muszę do końca po prostu skręcić wszystko. Monotonna, żmudna robota. Dlatego tutaj całości procesu nie pokażę. No zaproszę Was na koniec, żeby tutaj odtrąbić sukces, zwycięstwo. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No nic, no. Jadę z tematem, no. Szkoda dnia. Tak więc ja jestem już w zasadzie po robocie. Tak jak Wam pokazałem, tak do końca leciałem z tymi deseczkami. I powiem Wam tak, najważniejsze to jest nawiercanie, bo inaczej te deseczki Wam będą pękać. No, chyba że jest jakiś inny patent, którym się możecie podzielić, to zachęcam do udzielenia się w komentarzach. Niemniej ja nawiercałem, deseczki mi nie pękały. No i w zasadzie skręciłem wszystko do końca. Tu na końcu tylko małe faux pas, to może kiedyś mi się zechce naprawić. Bez szczelin, ponieważ trzy tak jakby deseczki weszły mi na ciasno. Już nie chciałem ciąć tej jakoś. Ja zrobiłem to w ten sposób, mi to nie przeszkadza w żadnym razie. Jeszcze Wam takie ujęcie pokażę. Generalnie co uzyskałem? Uzyskałem to, że mam tarasik ten odbudowany. Na estetyce nie stracił, wręcz go trochę poprawiłem, bo tamten już się pozapadał i można było wpaść miejscami, bo się ruszał. A tak mam wszystko ładnie usztywnione, położone, myślę na kolejne 2 lata powinno starczyć. Także co, ja Wam dziękuję za ten odcinek. Widzicie, szybki, taki szybka robótka, ile to mi 2 godziny zajęło, może 2,5, bo nagrywałem to jeszcze gdzieś tam kamerkę, baterię ogarniałem. No i tyle, no, co mam więcej pokazać. Czas posprzątać ten bałagan, który mam tutaj w altance. Ale tego już Wam nie będę nagrywał, bo to szkoda czasu. Dobra, lecę kosić trawnik, sprzątać, jeszcze masa roboty. Najważniejsze skończyłem dla mnie. Mogę uznać, że przywróciłem działkę do stanu sprzed wykopalisk i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do tego. Masa treści o tematyce uprawowej, ogrodowej, masa tipów, masa porad i masa projektów tego typu, jak dzisiaj zobaczyłeś. Na razie, hej!